Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w takim pilotażowym odcinku z gry Robin Hood, Legenda Sherwood. Słuchajcie, na sam początek zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gierka jest dosyć stara, więc z góry wybaczcie za rozdzielczość, w jakiej ona się znajduje. No i cóż, zobaczymy, czy wam przypadnie do gustu. Gierka jest generalnie z takiego stylu, nie wiem, czy kojarzycie taki gatunek gier. Typ gier, trochę jak Commandos. Commandos, Desperados było z tego gatunku. Czy jeszcze jakieś, tak średnio powiedzieć, pół skradanka, pół strategia, trochę zręcznościówka. Zresztą zaraz zobaczycie, jeżeli nie kojarzycie tytułu. Jeszcze może bym tylko wam wyświetlił filmik na sam początek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I czy Bandicam wychwyci. Masz szczęście, że na tym poprzestaniemy, kmiocie. Panie, błagam, nic już nie mamy. Milcz, kobieto! Mama! Sama tego chciałaś? Co? Tam, brać go! Lepiej zrobisz, jeśli mu to oddasz. Miej litość, mój panie. Mój panie. Dosyć, no już, odejdź. On tu wróci. Tacy zawsze wracają. Zawsze. Szeryf Nottinghamu nigdy się nie podda. Ależ podda się. Bo król powróci, zanim ta strzała dotknie ziemi. Ale kim? Kim jesteś? Mam nadzieję, że mi gry jakoś strasznie nie ścięło. Mam taką cichutką nadzieję. No to co, wejdźmy słuchajcie do pierwszej misji, żebyście sami zobaczyli, jak wygląda rozgrywka. Młody Robin z Locksley wiele lat temu porzucił swoje ukochane ziemię, aby razem z królem Ryszardem Lwie Serce wziąć udział w krucjatach. Po powrocie okazało się, że koniec wypraw nie oznacza koniec kłopotów, bowiem podczas nieobecności Ryszarda władzę przejął jego brat książę Jan bez ziemi. Dzięki temu szerokie pole do popisu ma teraz szeryf Nottingham, który bezkarnie wykorzystuje swoje stanowisko, aby nakładać na wieśniaków coraz to większe podatki. Robin jednak od razu zorientował się, że nie wszyscy wasale chylą czoła przed nowym władcą. Co gorsza, Robin dowiaduje się o śmierci swojego ojca, Lorda Locksleya. Śmierć Lorda i nieobecność Robina wykorzystał podstępny szeryf. Ogłosił wszem i wobec, że wszyscy Locksleyowie nie żyją i w imieniu króla skonfiskował ich ziemię. Pozbawionemu ojcowizny, okradzionemu z majątku Robinowi nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak odwiedzić ojca chrzestnego w Lincoln. Robin spędził tu większość lat swojej młodości. Mieszkał u dobrego przyjaciela swojego ojca, Lorda Goodwina, który nauczył go, jak walczyć i posługiwać się łukiem. Taki sprzymierzeniec byłby mu obecnie potrzebny. Kiedy Robin dociera z zamku, spyta go bardzo niemiła niespodzianka. W zamku kłębią się ludzie w barwach szeryfa Nottingham. Musimy odnaleźć Goodwina. Miejmy nadzieję, że ludzie szeryfa nie rozpoznają w zakapturzonym mężczyźnie Robina. Jak widzicie, tak wygląda kamerka. Będziemy oczywiście grać na takim mniej więcej zbliżeniu. Nie jestem do końca przyzwyczajony do przesuwania się myszki. Jest dosyć powolny, muszę przyznać. Tutaj tego nie znajdę. Dźwięki.
Będę musiał i tak to ściszyć wszystko, powiedzmy sobie szczerze, w... Raczej ściszymy to wszystko i tak w programie do edycji, więc o to się specjalnie nie martwię. No dobra, podejdźmy tutaj, zobaczmy, na czym polegają czynności, które możemy wykonać. Okej, możemy powalić kogoś, okej. Zawsze mogę go zaatakować, okej, ale ja ciebie jeszcze specjalnie atakować nie muszę, bo ty, jeśli się nie mylę, widoku na mnie dobrego nie masz. Okej, tu możemy się wspiąć i zbierzemy sobie wtedy strzałki, jak widzicie. Gierka jest taka point and clickowa, mamy jeszcze... O, ktoś się zorientował? Kim jesteś? Niestety, nie zorientowałem się w porę. Banda niekompetentnych głupków, ostrzegam was! Nie dostaniecie nic do jedzenia, dopóki nie zobaczę strzały w samym środku celu. Raz, dwa do roboty. Dobra. I teraz możemy wykorzystać zdolności łucznicze pana Robina. Bierzemy oczywiście tutaj strzałkę. I korzystamy ze zdolności w ten sposób. Bierzemy hopsia. I tyle. Wreszcie. Och, co za cudowny strzał. Na co się gapicie? Dobra, słowo się rzekło. Wszyscy do kantyny. Teraz bierzemy sobie nie escape. Prawym przyciskiem anuluję, zapomniałem to. Nie wiem, gdzie ten żołnierz do końca zwiał. Chyba pobiegł zupełnie naokoło. Żebracy są zawsze dobrze poinformowani, jednak ich rady nie są darmowe. Robin będzie musiał ofiarować trochę złota w zamian za informacje przydatne w misji. Udaj się do żebraka, którego pewnie się... coś tam się dowiesz. Okej. Tu mogę przejść. Okej, możemy przeskoczyć sobie tutaj. Możemy też sobie zrobić tak. Gdzie mogę zobaczyć twój wzrok? Dobra, na ciebie sobie zostawmy. Aj, cały czas się nacinam z tym escape'em, wybaczcie mi. Spróbujmy wejść tutaj. Co tu się znajduje? Pieniążek. Superancko. Możemy wyjść na górę i trzasnąć temu typuniowi w buzię. Mów, kim jesteś? Broń się. O nie, mamy walkę. Walka jest dosyć prosta, jak widzicie. Rysujemy rodzaj ciosu, który zadajemy. Nie chciałem typunia zabijać, no niestety nie udało mi się. Specjalnie. Mogę przejść tutaj przez bramę do żebraka, to też zrobimy. Oczywiście klikając tak, dwa razy klikając biegniemy, czyli tam sprintujemy, przez co jesteśmy bardziej narażeni na to, że nas usłyszą, zobaczą, cokolwiek innego. Klikając raz, że tak powiem, idziemy, co jest, powiedzmy, ekwiwalentem dla nas skradania się. Dokładnie tak, więc przebijamy się. Tutaj jest łucznik jeden. Ja jestem, gdzie zwiął ten gwardzista, który mnie niby zobaczył. Ci widzę, że stoją sobie tutaj, pilnują strzałek. O, chyba jeden żołnierz tak się śpieszył na kolację, że zapomniał swój sakwy. Wygląda na pełną. Pieniądze pochodzą z wygranego zakładu. Teraz Robin rozumie, czemu wojak był taki szczęśliwy. Okej, i mamy funty, tutaj leżą na ziemi. Dokładnie, pójdźmy do żebraka. Zobaczymy, co ma nam ciekawego do powiedzenia. Weź te sakwę, dobry człowieku. Coś jeszcze, mój panie? Weź te sakwę, dobry człowieku. Dziękuję. Coś wam powiem. Dobra, dostaliśmy info. Tym razem chciał dwa razy, żebym mu zabecł. Muszę się oduczyć. Prawy przycisk. Akurat konkretnie mnie tu interesuje. Dobra. Przebijaj się tutaj, panie Robinie. Tak. Generalnie w tej grze, jeżeli chodzi o jakiś tam nasz score, to w dużej mierze dostajemy nasz wynik z... Kto teraz? I pan śpi. Nasz wynik dostajemy z niezabijania przeciwników, paradoksalnie, więc... Warto jednak tego nie robić. Okej, to jest do ucieczki. Tylko, że jak zrobimy to, to w tym momencie wywołamy cały alarm. Więc nie jestem po części zadowolony z tego. Myślę, że możemy pobiec tutaj. Tak po prostu sobie. Albo ewentualnie bardziej tutaj bym podszedł jeszcze. Kto mnie zobaczył? O kurde, ten mnie zobaczył. Aby nie wywołał alarm. Znaczy, jak wywoła alarm, to ich po prostu pobijemy. Broń się. O, nie udało ci się tego trzasnąć? Dobra, po tobie. Dobra, słuchajcie, zmiana planów, robimy rozpierdol. Próbowałem się skradać, ale wygląda na to, że specjalnego sensu to nie ma. Tobie możemy tylko sprzedać szybkiego strzała na japę. Następny. Dobra, on jest trochę skonfudowany, nasz kolega. Kto Bang. Teraz? Dobra, teraz w dół. Śmigaj, przyjacielu. No, coś się zdziwili troszeczkę. Dobra, trzaśnijmy tobie w buzię. Następny. Wejdź tutaj do tej drzwi. Dobra, możemy wejść na górę lub tu. Na górze bodajże są pieniążki, jeśli mi pamięć nie myli. Spróbujemy zrobić tak. Walnijmy temu panu w buzię.
Okej, niech ten przejdzie. Teraz w buzię. Kto teraz? Dobra, nie udało ci się zorientować. Teraz ten gentleman. To są miecznicy z tarczami. Jest odrobinkę silniejsi od tych. Następny. Dobra, nie zorientował się w porę. I oni mają chyba krótszy czas ogłuszenia, odnoszę takie wrażenie. Dobra, jest i tutaj pan sługa. Ten mężczyzna to nikt inny, tylko Edward, jeden ze służących Godwina. Robin za młodo dobrze go znał. Prawdopodobnie nie będzie w stanie powiedzieć, gdzie można znaleźć Godwina. No halo. Chętnie się dowiem. Ach, panie Robin, czy to pan? Tak się cieszę, że pana widzę. Szeryf ogłosił, że zginął pan podczas krucjaty, więc stary Stanley miał rację. Statley miał rację. To było kłamstwo, żeby szeryf mógł przejąć pana ziemię. Oznacza to jednak, że jest pan w wielkim niebezpieczeństwie. Nie, panie, nie wiem, gdzie jest ser Godwin. Zniknął, ale ludzie szeryfa przejęli zamek, aby go odszukać, tak przynajmniej twierdzą. Obawiam się jednak, że spotkała go jakaś krzywda. To może się również przytrafić panu, jeśli nie opuści pan tego miejsca. Szeryfowi chyba nie spodoba się fakt, że pan powrócił. Proszę słuchać, przekażę wieści mojemu synowi, który mieszka w wiosce na zachód od zamku. On pomoże wam uciec, panie. To wszystko, co mogę zrobić. Niestety z zamku musicie się wydostać na własną rękę. Powodzenia, panie Robinie. Okej, okay, wychodzi syn. To wiemy, jak się musimy wydostać w tym momencie. Bombowo. Czasami pomagając wieśniakom, możemy dostać coś w stylu koniczynek. To jest taki rodzaj, powiedzmy, małego takiego buściku, który nas może uratować. Następny. W cięższej sytuacji. Któż tutaj się znajduje? Jeżeli to jest ciężki rycerz, to możemy go spróbować ogłuszyć. O jeden problem. Dokładnie. I możemy go też okraść. Bo ci ciężcy rycerze mają też pieniążki. Więc okradanie ich jest zawsze w pytkę praktycznie. Dobra, teraz trzeba wybić się tutaj jak najszybciej. Biegnij, przyjacielu. A, i ty musisz tędy biec. Ten mały Robin. Dobra. Tu. Potem musisz pójść tutaj i trzasnąć temu gentlemanowi w buzię. Idź na piechotkę. No, niestety trzeba go pokonać. Hop, hop, i narysowane. Jak się tutaj dostajemy? Ach, tędy, dobra. Myślę, że nawet możesz pobiec. Widzicie, ogłuszenie troszeczkę trwa, więc się też specjalnie martwić nie musimy o to. Czy ci przeciwnicy są ogłuszeni, czy też nie. Gramy na poziomie trudności średnim, więc powinno być akceptowalnie. Kto teraz? Dobra, idziemy tutaj, przecinamy bramę. To spowoduje delikatny alarm, ale nie powinno to nam sprawić większych problemów. Nie trafiliśmy jeszcze na jeden bardzo przeciwnika, którego bardzo nie lubię. Dobra, śmigaj tutaj. Są to oczywiście łucznicy. Łucznicy i kusznicy to najgorszy typ przeciwników. Tutaj co się znajduje? Tutaj widzę, że są jacyś oponenci jeszcze. Tutaj się nie znajduje specjalnie nic. Co się stało? Serio? Coś ty zrobił? Czy ty po prostu miałeś zejść na dół, przyjacielu? Czy tędy mogłeś zejść? Niestety Pathfinding, jak widzicie, nie zawsze jest na najwyższym poziomie w tej rozgrywce. No ale cóż, damy radę, myślę. Dobra, tam strażnik sobie przysypia, nie widzi, że jego ziomek tutaj leży. No, zbiegaj na dół, dokładnie tak. Brawo. Dziękuję, panie Robinie. To co to było? Aha, to jest minimapka, dobra. No, schowaj się. Dobra, idziemy tutaj. Kto nas zobaczył? Aha, chyba ktoś się przebudził. Na to wygląda. Spróbuj mu trzasnąć w buzię. Jest tam kto? O nie, pobiegłem. I możemy teraz zrobić taki atak. O! To oczywiście troszeczkę nam zużywa energii, niestety. No, niestety. Wesprę wdowy po tobie. Dobra, po nim. O, rycerz się zorientował, że został ogłuszony. Teraz tutaj pan zarywa do dupeczki. O, jeden problem mniej. Dobra, mamy pieniążki. Kobita spierdala, mam nadzieję, że nie idzie po strażników. Czasami niektórzy wieśniacy są wyjątkowo irytujący i wołają do pomocy strażników. Mamy sporo strzał, moglibyśmy je wykorzystać. Mogę wam pokazać przy okazji, jak to działa. Hops, możemy jednego ustrzelić. Escape chciałem nacisnąć. Dobra. Strzała najczęściej zabija na jeden strzał, chyba że walczymy z jakimś wyjątkowo twardym oponentem. Jeśli się nie mylę, tarczownicy mogą ustawić się w mur taki tarczy i oni wtedy
W zasadzie się w zupełności są w stanie wybronić przed naszym ostrzałem. Tacy najczęściej halabardierzy zwykli to są taki, powiedzmy sobie, plepsi, którym się specjalnie przejmować nie musimy. No i dobra, wygląda na to, że mamy wszystko. Co tutaj się dzieje? Pani wdowo? Jaki on przystojny. Może być też chować do domku w niektórych sytuacjach. No to chyba tyle. Tak mi się wydaje. W tej tutorialowej misji. Podejdźmy sobie tutaj. Panie Robin, otrzymałem wieści od ojca. Przygotowałem już wszystko, co możemy, co może pomóc panu opuścić Lincoln. Ach, co za czasy. Podatki są nie do zniesienia. Ludzie szeryfa szukają wszelakich sposobów, aby napełnić swoje kieszenie. Jedyny odważny Statley próbował się przeciwstawić ich grabieżczym planom, ale został pojmany i czeka go egzekucja w Nottingham. To tak to naprawdę smutny czas. Kiedy tylko będzie pan gotowy do drogi, proszę mi dać znać, abym opuścił Lincoln. Na ikonie z literką V. Oh yeah. Misja zakończona sukcesem. Z pomocą syna Edwarda Robinowi udało się opuścić majątek Lincoln. Dlaczego sytuacja nie jest wesoła? Nie udało mu się odnaleźć swego ojca chrzestnego i nie wie, gdzie ma szukać pomocy. Ponadto młody człowiek donosi naszemu bohaterowi o tym, że sytuacja jest gorsza niż się wydawało. Szeryf rządzi okolicą żelazną ręką, a każdy, kto mu się sprzeciwi, zostanie stracony. Tylko niewielka grupa ludzi dowodzona przez Statleya, rzemieślnika, odważyła mu się przeciwstawić. Niestety zostaje niedawno pojmani i wkrótce trafią na szubienicy. Ludzie ci mogli bardzo pomóc Robinowi. Musimy ich uwolnić. Cóż to jest? To jest znów okej. Okay. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to był taki malutki pilot ode mnie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dajcie znać, czy chcecie, czy nie. Jeżeli tam przebijemy, nie wiem, ile. Zwykle 1000 lajków jest na każdym odcinku, tak normalnie. Jakimś tam Heroesów, czy coś takiego. Umówmy się, co? 1500, jeżeli chcecie tę serię, dobra? 1500, ja wtedy będę wiedział, czy chcecie, plus jakieś tam komentarze najczęściej. Zwykle są dobre, jeżeli nie, to oczywiście zawsze jest fajny komentarz nie i z sugestią co innego. A ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało i klasycznie ode mnie. Ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to był pilot do gry Robin Hood, Legenda Sherwood. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.